Zapraszam na YouTube, na spotkanie z moimi dobrymi znajomymi, zarówno z rodzimego, jak i światowego show biznesu. Unikalne filmiki, nieznane zdjęcia, mnóstwo informacji z zakulis. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś, czego nie wiedzieliście, to wyjdźcie tam. Czekam i pozdrawiam. Bohdan Gadomski. Violetta Villas bardzo mocno zajmowała się zwierzętami. Miała ich w swoim domu i w Magdalence, i w Lewinie nieprawdopodobną ilość. Nie dała rady. Sprawa zakończyła się skandalem. Wszyscy dobrze wiemy o jego szczegółach. Zapraszam na serię filmików będących reportażami z jej domu ze zwierzętami w roli głównej. Zobaczycie Violettę prywatnie, ale jednocześnie w pełni ucharakteryzowaną na gwiazdę. Do maleńkiego miasteczka na skraju Polski zjechała gwiazda. Spadło to na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Maleńkie gminy, maleńki domek przy moście stał, a w nim mieszkała Violetta Villas, którą szach przecież każdy nas zna. Pani Violetko, to przecież panią, to przecież panią zna cały świat. Jesteśmy dumni, że z naszej gminy wywodzi się muzyki kwiat. Blonda, ty z nią... Nie brudźcie mnie. Na ziemi kłodzkiej nikt jeszcze nie pomyślał o schronisku, mimo że psy i koty masowo wyrzucane są na granicy polsko-czeskiej. Pomyślała o tym Violetta Villas, bo ma wielkie serce. Białka, chodź tu, do pańczyzny chodź. Białka. No, to dla niej ta buda. Tego psa mam dopiero 3 dni. Pewna pani z Wrocławia przywiozła, bo miała takie życzenie, żeby u mnie została, bo sama wyjechała do zagranicy. Ludzie przyzwyczajają do siebie zwierzę, a potem go tak oddają, jakby to był mebel. Ona ma też swoją psychikę i myślę, że na pewno cierpi. Także pożyczyłam budę dla niej, taką jaka jest, ale ta jest naprawdę piękna buda, za co ogromnie dziękuję. Miłka, 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 no wiesz co, Buda. Było to tak. Ja dla nich się poświęcam, że wyjeżdżam stąd i żegnam się z tym terenem i bo zaraz, że nam za ciasno już jest, bo ja mam 130 kotów. Wszystkie pokoje zajęte, a ja mieszkam na werandzie. Jadę ja, jestem lekarzem weterynarii, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że nam się wszystko uda. Ktoś już chciał odkupić ode mnie 2 pieski. Nie pani tyle ma, a ja bym chciał, żeby nie dam w domu. Z nich zostaną w domu. Słyszeliśmy, że tutaj w Lewinie zamieszkała wielka gwiazda, pani Violetta Villas. No, wielka. Jest tutaj ona. A słyszeliśmy, że zwierzęta tutaj przywiozła ze sobą. Tak, wszystko ma. Co ma? Kozy, psy, kotki. Tu była restauracja i mamusia była tu bufetową. To było pianino, ona grała, śpiewała, już od maleńkiego grała. No i oczywiście ojciec jej był też muzykalny. Tutaj rano, jak wstaje, to możecie sobie tam podejść codziennie i stoi na balkonie i śpiewa. To Violetta Villas,
W Lewinie Kłodzkim dużo lisy przychodzi, poleconych, zagranicznych, zwykłych. Co dzień tam coś jest. Moja arka Noego liczy już 150 kotów, bo dziesiątka już doszła do mnie z podrzutu. Czyli 150 kotów, 60 psów i 12 kóz. Czujemy się bardzo szczęśliwi. Ja zarabiam, daję im jeść, one się cieszą i mnie kochają. Także moje koty no są piecuchami i tam, gdzie ja, tam są one. Nie chcą być gdzie indziej. Dwa domki im kupiłam, piwnicę im teraz robię, żeby, wie pani, zrobić z tej piwnicy mieszkanie tylko dla nich. Jest to problem dosyć spory, bo 140 kotów to nie jest 10 kotów, ani 20. No ale mam nadzieję, że jakoś przezimujemy wspólnie. Korona mi z głowy nie spadnie. A na wiosnę same kotki będą zaczynały chodzić, biegać po trawie. Jesienią zawsze jest trochę smutno. Nawet koty. Ulubieńców mam i to i psy, i koty także. To może o gamoniu, bo on nie ma łapek. Psy mu odgryzły. I dlatego szczególną miłością go darzę, bo należy mu się potrójna dawka miłości, niepojedyncza. Kiedy chcieli go uśpić, bo nie miał nóżki jednej, potem drugiej, no ja nie pozwoliłam i na rękach go nosiłam. I dlatego stał się moim największym ulubieńcem. W Chicago, kiedy mieszkałam, w takim wielkim parku, to i zjawił się taki piękny kot. Ale dziki, bał się, dwa razy mnie ugryzł ze strachu, jako samoobrona. Ale jednak się przekonał, że warto mi zaufać. Kiedy mnie już uznał i przyzwyczaił się, no to ja wyjeżdżam już do Polski. To co z tym kotem, zostawić go na pastwę losu? Zadzwoniłam do lotu w Chicago i poprosiłam, czy mogłabym sobie tego kota przewieźć do Warszawy. No każdy się śmiał, tyle kotów. I jeszcze kota z Chicago. Ale kupiłam mu klatkę i bilet i przyleciał do Warszawy i jest bardzo dobry, zdrowy, no jest tylko taki nieufny do osób obcych. Nie wiem jak to powiedzieć, ale najtrudniej jest znaleźć kogoś do pracy przy zwierzętach. Jak się idzie do zoo, też nie pachnie tam, tylko się czuje zwierzątka. Ja nie wiem dlaczego to ludziom przeszkadza. Mnie na przykład nie przeszkadza. Zwierzęta to nie to, że to jest coś, bez czego bym nie mogła żyć, tylko mnie jest żal. Ja to robię z żalu, bo proszę pani, jak się napatrzę na różne cierpienia zwierząt, nasza planeta jest planetą cierpień, to tak mi się żal robi i mój cały system nerwowy cierpi. I ja chcę coś dla nich zrobić. To może nie jest wiele, ale kiedyś, jak stanę przed wielkim Stwórcą i będzie ważył moje grzechy święty Michał Archanioł, to niechże tam będzie ta moja cegiełka, że ja się starałam, że chciałam. Ale to są ogromne trudności, mnie jednej do pokonania. Dla niekochanych, porzuconych, którym zabrakło utu szczęścia. Dla tych najsłabszych i zranionych.